Witajcie na kanale politycznym. Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Legion Wolność Rosji, organizacje, które walczą po stronie ukraińskiej, przekroczyły granicę z Rosją i zaatakowały posterunki graniczne w rosyjskim obwodzie biłgorodzkim. Zdaniem źródeł rosyjskich na pograniczu trwają zacięte walki, zwłaszcza w pobliżu wsi Dronowka i Kozinka. Rzecznik Kremla Dmitri Pieskow przekazał, że Władimir Putin został poinformowany o próbie wtargnięcia do obwodu Białgorodzkiego. Gubernator obwodu Białgorodzkiego, Wjaczesław Gładkow, ogłosił na jego terenie reżim operacji antyterrorystycznej. Według porannych doniesień Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Legion Wolność Rosji wkroczyli do regionu Białgorodu w zachodniej Rosji. Jednostki organizacji, które walczą po stronie ukraińskiej, twierdzą, że zdobyły miejscowości Kozinka i gora po doł, a ciężkie walki nadal toczą się w kierunku miasteczka Grajworon. Informacje te potwierdził gubernator obwodu biłgorodzkiego Wiaczesław Gładkow, który przekazał, że grupa sabotażowo-rozpoznawcza wkroczyła na terytorium rejonu grajworońskiego. Gładkow przekonuje, że rosyjska armia podejmuje niezbędne działania w celu wyeliminowania wroga. Po kilku godzinach Gładkow ogłosił na terenie obwodu reżim operacji antyterrorystycznej. Pozwala on m.in. na tymczasową, przymusową ewakuację, swobodne wchodzenie do pomieszczeń mieszkalnych, kontrolowanie lub wyłączenie rozmów telefonicznych i innych kanałów komunikacji. Po godzinie 14.00 Legion twierdził, że rozpoczął szturm na Grajworon. Mieszkańcy miejscowości donoszą o odgłosach walk i przelatujących po niebie śmigłowcach. Wcześniej władze obwodu informowały o strzale rejonu Grajworońskiego. Według wstępnych danych rannych zostało dwóch mieszkańców wsi Głotowo. Bojownicy rosyjskiego korpusu ochotniczego opublikowali nagranie, na którym widać członków formacji obok znaków drogowych z nazwami rosyjskich miejscowości w obwodzie bryjańskim i białgorodzkim. W mediach społecznościowych pojawiło się też oświadczenie Legionu Wolność Rosji. Oto jego treść. Obywatele Rosji, jesteśmy Rosjanami tak jak Wy. Jedyna różnica między nami polega na tym, że nie chcieliśmy już usprawiedliwiać działań przestępców u władzy i chwyciliśmy za broń, aby bronić naszej i Waszej wolności. Dziś nadszedł czas, abyśmy wszyscy wzięli odpowiedzialność za naszą przyszłość. Nadszedł czas, aby dyktatura Kremla dobiegła końca. Sytuację skomentował również doradca prezydenta Włodymyra Zeleńskiego, Michał Podolak, który napisał na Twitterze Jedyną siłą napędową polityki w totalitarnym kraju z dokręconą śrubą jest zawsze zbrojna partyzantka. Ukraina z zainteresowaniem obserwuje wydarzenia w należącym do Rosji obwodzie białgorodzkim i bada sprawę, ale nie ma z tym nic wspólnego. Jak wiadomo... Czołgi są sprzedawane w każdym rosyjskim sklepie wojskowym, a podziemne grupy partyzanckie nadal składają się z obywateli Rosji. Legion Wolność Rosji został utworzony na początku inwazji Rosji na Ukrainę i jest częścią korpusu międzynarodowych ochotników walczących u boku Armii Ukraińskiej. Na jego godle widnieje zaciśnięta pięść z napisami "Rosja i Wolność". Z kolei rosyjski korpus ochotniczy to jednostka specjalna złożona w całości z walczących po ukraińskiej stronie Rosjan. renomę niezwykle profesjonalnej i skutecznej. Walczący w korpusie przeprawili się na kontrolowany przez Rosjan brzeg Dniepru i zaatakowali siły wroga. Kiedy żołnierze szturmowali, ukraiński wywiad realizował jednak zupełnie inny cel. Jak powstał Legion Wolność Rosji? Do powstania jednostki Przyczyniła się nie tylko sytuacja na froncie, gdzie Rosjanom wcale nie idzie gładko, ale też warunki w tamtejszej armii. 5 kwietnia trzech mężczyzn ubranych w wojskowe mundury i czarne kominiarki stanęło przed dziennikarzami w Kijowie i ogłosiło powstanie legionu Wolność Rosji, złożonego z Rosjan i Białorusinów, w tym byłych jeńców wojennych. Zwrócili się do swoich rodaków, mówiąc, że są oburzeni brakiem dyscypliny. I lekceważeniem życia ludzkiego przez władze w Moskwie. W naszym legionie są także bracia białoruscy. Nasz legion obejmuje czynnych i emerytowanych wojskowych Federacji Rosyjskiej i nie tylko. Ludzie przyjeżdżają z różnych krajów, by walczyć z reżimem Putina, powiedział jeden z żołnierzy. Na rękawach mężczyźni nosili biało niebiesko białą flagę, która stała się symbolem rosyjskiego ruchu antywojennego. Jednostka ma również profil na telegramie, na którym wzywa Rosjan do udziału w protestach antywojennych i zamieszcza instrukcje dla chcących wstąpić do legionu. Żołnierze o swoich poczynaniach informują za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale zostają przy tym anonimowi. Nie chcą zostać rozpoznani w Rosji, w obawie o swoich najbliższych, którzy mieszkają w kraju.